Panie wójcie, za pana plecami widać szczyt góry Skiełek. To miejsce, które wkrótce zostanie zagospodarowane. Tak, realizujemy swoje założenia. Jednym z nich jest budowa wieży widokowej na górze Skiełek. Na to zadanie, na budowę infrastruktury turystycznej pozyskaliśmy 1 000 000 zł, starczy dla gmin górskich. Obecnie jesteśmy na etapie pomiarów wysokościowych, wizualizacji wieży widokowej, która będzie stalowa z dodatkami drewna. W tym roku planujemy opracowanie dokumentacji, a w przyszłym roku realizacja. Także mam nadzieję, że w wakacje wieża widokowa na górze Skiełek będzie już dostępna dla turystów, dla mieszkańców. Ta wieża widokowa też będzie idealna dla takiej turystyki rodzinnej, ponieważ jest łatwo dostępna od drogi biegnącej tutaj przez Skiełek, więc rodzinami z małymi dziećmi będzie można udać się na krótki spacer i wejść na górę Skiełek, skąd rozprzestrzeniają się piękne widoki na cały Beskid Sądecki, Kotlinę Oraskonowotarską, Pieniny i nasze piękne Tatry. Mówimy o tym, że tym szlakiem zielonym można sobie tutaj podejść pod kościółka Wukowicy. No, wędrówka będzie trwała nie dłużej pewnie jak 40 może minut takim lekkim spacerkiem. No, to też pokazuje, że takie szczyty warto właśnie zagospodarowywać, no bo to jest okazja do tego, aby tutaj ściągnąć do gminy turystów. Tak, kierunek, jeżeli chodzi o rozwój turystyki, to jest jeden z też głównych kierunków dla gminy Łukowica. Powstaje coraz więcej agroturystyk, miejsc noclegowych, coraz więcej osób przyjeżdża do naszej gminy, by wędrować szlakami Beskidu Wyspowego, zielonym szlakiem, który przebiega przez naszą gminę. Jak również tędy przebiega szlak papieski, czy na terenie gminy Łukowica jest szlak świętego Jakuba. Jeżeli chodzi o wyjście na Skiełek, jedno z głównych wyjść to jest z centrum właśnie Łukowicy, spod zabytkowego kościółka, zielonym szlakiem, ale można też podejść i od strony Młyńczy, z Roztoki, czy Jastrzębia. Jest to łatwo dostępna góra i myślę, że będzie często zdobywana przez mieszkańców, czy turystów przyjeżdżających do pięknej gminy Łukowica. No właśnie, ostatnie pytanie, proszę powiedzieć, dlaczego gmina, która nie jest aż tak zasobna, jeżeli chodzi o finanse, zdecydowała się w całości pieniądze z Funduszu dla Gmin Górskich przeznaczyć właśnie na taką inwestycję, bo oprócz tego jeszcze uczestniczycie w kosztach, jeżeli chodzi o górę Modyń. Decyzja już, jeżeli chodzi o realizację i budowę wieży widokowej na Skiełku, zapadła na jednym z pierwszych spotkań wójtów, burmistrzów akcji Odkryj Beskid Wyspowy, gdy ustalaliśmy lokalizację wież widokowych, ławostołów, bacówek i ja od początku zabiegałem o to, aby na Skiełku powstała wieża widokowa, dzięki której nasza gmina jeszcze będzie bardziej atrakcyjna dla turysty. I gdy tylko się pojawiła możliwość ubiegania o środki zewnętrzne starczy dla gmin górskich, podjąłem decyzję, aby ubiegać się o 100% dofinansowania na to zadanie i 100% dofinansowania udało się pozyskać. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie i zapraszam wszystkich do gminy Łukowica.